Aha, co ja miałem mówić? Zaraz sobie charakniemy w gałę oczywiście. Kto się pisze? Palec pod budkę. Palec pod budkę. Dobra, dobra, starczy. Dobra, moi kochani. Gała swoją drogą. Zanim to wszystko nastąpi, musimy przemyśleć pewną sprawę. Otóż wielkimi krokami zbliżają się do nas wybory. Jakie? Inne. Do Sejmu. Czeka nas bitwa o głosy. Nie na głosy? Nie. Nie, że w tym programie? Nie. Czeka nas bitwa o głosy. W tym sensie, żeby ludzie na nas głosowali. No to może być problem, bo sondaże są niepewne. Coś ty. Mówią, że możemy wygrać jedną bramką, ale to nie, może nie wystarczyć, żeby wyjść z grupy i rządzić samodzielnie. Kurde. No to dlaczego my tak słabo stoimy? No jak to dlaczego? Ludzie mówią, że taki rząd z takim potencjałem to za mało dokonań. Wiesz co? My mamy za mało dokonań? My mamy za mało dokonań? Wiesz co? Bardzo proszę, dokonania tylko z tego roku. Tylko z tego roku. Wygrana z samorządem z Oleśnia 6-2. I to w Oleśnie, na wyjeździe. Ograliśmy ich w Oleśnie. Wygrana z Senatem 3-2. Z Kurią Praską-Warszawską 4-3. Brawo. I dostrzelili nam 3 bramki tylko dlatego, że Gowin stał na bramce. Jak biskup leciał z piłką, to szkoda gadać. Ostatni raz Gowin stoi z biskupami na bramce. Z parlamentem Estonii 3-1. Mój hat-trick, mój hat-trick. Pamiętam, pamiętam. No i co? Mało dokonań, mało dokonań. No są dokonania, są, ale ludziom nie o to chodzi. A o co? No o drogi, o paliwo, o emerytury. No to mają przecież drogi chleb, drogie paliwo, sami chcieli. No a o emeryturach to możemy porozmawiać, jak już tu jesteśmy. Panie premierze, to już było uzgodnione. Panie premierze, co to dużo gadać, to już było ustalone. Zasuwają do 67 roku życia i tyle. Ale ludzie tego nie łykną, do 67 nie będą zasuwać tyle przecież. A co innego mają do roboty, oprócz roboty? No niby tak. Pani minister, jaka jest średnia długość życia? Mężczyźni 72, kobiety 80. No właśnie, i tu jest pies pogrzebany. I tu jest pies pogrzebany. Zamiast podnosić wiek emerytalny, trzeba skrócić zwykły wiek i załatwione. Trzeba skrócić średnią długość życia i załatwione. Dobra, robimy tak, że skracamy średnią długość życia Polaków o 10 lat. Wspólnie z panią minister zdrowia podjęliśmy już odpowiednie kroki. Kiedy? Kiedy? Jakie? Czy wy naprawdę myśleliście, że to zamieszanie z refundacją leków kolejkami do aptek to jest chaos, chaos, niekompetencja, przypadek i pośpiech? Ha, ha, ha. A wszystkiemu przyświeca jeden cel. Skrócenie średniej długości życia Polaków. Skubany! No to co, moi kochani? Czas ucieka, gała czeka.